Jastrzębski Węgiel. Dyżurnymi dostarczycielami punktów pozostają AZS Częstochowa i Siatkarz Wieluń. Siatkarki Czarnych Słupsk bardzo potrzebują punktów, a ekipa Budowlanych chciała wreszcie dobrze zaprezentować się na wyjeździe, dlatego zapowiadał się niezły mecz. Kibice Słupszczanek liczyli po cichu na dobry wynik, czyli przynajmniej dwa punkty dla Czarnych. W pierwszym secie wszystko układało się po myśli Torunianek, ale gdy przydarzyła im się chwila dekoncentracji, miejscowe szybko doprowadziły do remisu po 20. Finisz jednak należał do Budowlanych, które zwyciężyły 25-20. Kto miał nadzieję, że siatkarki ze Słupska wreszcie ruszą do walki, srodze się zawiódł, bo drugiego seta Budowlani wygrali do 16. W trzeciej partii też wysoko prowadziły przyjezdne. Gospodynie stać było tylko na krótki zryw, po którym z wyniku 13-6 zrobiło się 13-12 dla Torunianek. Ale zaraz potem zespół Budowlanych odjechał miejscowym i wygrał seta 25-16. Uważam, że to nie jest słabsza postawa Słupska, tylko my zdecydowanie dobrze zagraliśmy i to miało wpływ, podejrzewam, na słabszą grę Słupska. Zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie, zagrywką, bardzo dobrze broniliśmy, dobrze ustawialiśmy blok i to była konsekwencja tego, że wygraliśmy bez straty seta i przewaga w poszczególnych setach była zdecydowana. Pokutują cały czas u nas te same błędy, które powtarzają się od początku sezonu. No niestety, nie mamy takich zawodniczek na tych pozycjach przyjmujących, które by spełniały wymogi tego, żeby grać lepiej. Mamy to, co mamy. Mamy taki fundusz, jaki mamy i w tym musimy się zamknąć, w tym musimy operować i żeby kogokolwiek, powiedzmy, ściągnąć, to nie ma na to szans żadnych, bo po prostu środki finansowe posiadamy określone i w tych określonych środkach musimy się poruszać. Na jedynkę można liczyć. Tym razem lider miał za rywala zespół z góry tabeli, Zawiszący Lechów. Jedynka wygrała gładko 3-0 w setach do 13, 14 i 15. W pozostałych meczach 4 zwycięstwa odniosły zespoły przyjezdne. Lider grupy pierwszej to niepokonana jedynka, a drugi zespół w tabeli traci do drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego aż 12 punktów. O miejsca w pierwszej czwórce rywalizuje poza jedynką aż 5 ekip. Gaudia, czyli lider, spotkał się z outsiderem, czyli Wiktorią Cieszyn. Wynik konfrontacji można porównać do pięściarskiego nokautu. Gaudia wygrała 3-0 w setach do 7, 6 i 10. Po 5-setowych bojach zwycięstwa odniosły drużyny z Częstochowy. W tabeli grupy drugiej niezmiennie prowadzi Gaudia Trzebnica. Za plecami liderek trwa ciekawa rywalizacja o miejsce w rundzie play-off. Wciąż bez zwycięstwa pozostaje Wiktoria Cieszyn. Siatkarki AZS Politechnika były zdecydowanym faworytem w meczu z ostatnim w tabeli EUMLKS Łask. Radomianki są bowiem w tym sezonie numerem 2 w grupie trzeciej i drugiej ligi. I takie zespoły jak Beniaminek z Łaska powinny ogrywać nawet w rezerwowym składzie. Akademiczki nie zawiodły, pokonały debiutantki z Łaska 3-0. Pierwszego seta Radomianki wygrały do 17, drugiego do 19. Walki trochę było, ale końcówki należały zdecydowanie do podopiecznych trenera Krzysztofa Białczaka. Do połowy setów, praktycznie w każdym secie, gra była punkt za punkt. Dopiero dziewczyny może większym doświadczeniem i taką większą determinacją wykazywały się w końcówkach i stąd te pierwsze dwa sety wygrane wysoko. Szkoleniowiec przyjezdnych ubolewał, że jego drużyna nagminnie traci głowę w decydujących akcjach. W każdym meczu do 20 punktów jakoś nam idzie i radzimy sobie z tymi zespołami. Niestety płacimy frycowe, bo jesteśmy Beniaminkiem. Im bliżej 25 punktu, a poza 20 punktem zespół jakiejś nerwowości dostaje i po prostu wkrada się niepotrzebny taki niepokój, gdzie spokojnie można by było zawalczyć o następny punkt i podjąć walkę w końcówce, ale po prostu to się bierze z tego, że to jest, my jesteśmy nowicjuszem, my gramy o życie, tak, że tak powiem, o utrzymanie. W trzecim secie zapachniało sensacją, ale tylko przez moment. Siatkarki z Łaska wyszły na prowadzenie, wykorzystując rozluźnienie w szeregach rywalek. Ale kiedy gospodynie zmobilizowały się, szybko okazało się, że Beniaminek jest po prostu za słaby na wygranie choćby jednego seta. AZS triumfował w trzeciej partii do 21. W trzecim secie też powinien być set wygrany wysoko, nie powinniśmy się męczyć. Wcześniej była skończona akcja, gdzie piłka po bloku uderzyła w antenkę. Sędzia pokazał, że była antenka, bo tak to by się skończyło też bodajże do 18 albo do 19. Beniaminek z Łaska przegrał w Radomiu i musi szukać punktów w kolejnych meczach. Trener Lipowski czeka na te potyczki z optymizmem, a przyczyny słabości swojej ekipy ma dobrze przemyślane. Bierze się to w rozegraniu. Ja nie ukrywam, że w ubiegłym roku grając o drugą ligę w finałach miał całkiem dwie inne rozgrywające. Po prostu zespół jest przebudowany, inne dziewczyny wystawiają.
Legionowia pokonała UKS Ozorków, ale straciła seta, a w sumie jednak gładkie zwycięstwo lidera. Ważny mecz w dole tabeli rozegrały walczące o utrzymanie Azotesa w WF i Iskra Bełchatów. Górą były warszawianki, które zwyciężyły 3-1. Legionowia przed AZS Politechnika Radom układ czołowej dwójki wciąż bez zmian. Za wspomnianymi drużynami AZS Politechnika Warszawa Orzeł Elbląg miał spore aspiracje, ale stać go chyba jedynie na spokojne utrzymanie. Dwa zwycięstwa gospodyń, 3 wygrane drużyn przyjezdnych to bilans 10 kolejki w grupie czwartej. Szóstka zainkasowała kolejny komplet punktów, podobnie jak trzecia w tabeli Wisła Kraków. W Krośnie doszło do niespodzianki, Karpaty uległy Patrii. Na czele tabeli szóstka Biłgoraj, a za nią grupa pościgowa Karpaty, Wisła i Tomasowia mają jednak niewielką szansę na dogonienie lidera. Po prostu to nie ta klasa. Kolman nie zwalnia tempa, tym razem nie dał szans Kosetowi Grudziądz. Komplet punktów zdobył też AZS Poznań, który łatwo ograł Sobieskiego Żagań. W czołówce trzyma się też Krispol, ekipa z Wrześni pokonała Olimpię Sulęcin. W tabeli na czele Kolman przed AZS Poznań i Krispolem Września. Na ostatnim miejscu szkolny zespół ze Świnoujścia wygląda na to, że będzie to tylko jednoroczna przygoda z drugą ligą. Cuprum Lubin miał niespodziewanie trudną przeprawę w Raciborzu, ale lider wygrał, choć musiał oddać rywalom 1 punkt. Nie popisała się Gwardia Wrocław, która uległa Czarnym Rząśnia. Również wicelider Delikpol przegrał z niżej notowanym rywalem. Cuprum niezagrożony prowadzi w tabeli i konsekwentnie zmierza do awansu. Walka o kolejne pozycje budzi spore emocje, bo stawka rywali jest w tym przypadku wyrównana. Sensacja w Siedlcach. Lider przegrał z ostatnim w tabeli zespołem. KPS uległ Lechii Tomaszów Mazowiecki 2-3. Siedlczanie prowadzili już 2-0. Mimo porażki KPS dalej przewodzi stawce rywali w grupie trzeciej. Za nim Pronar, który po cichu pnie się w górę tabeli. Czy dogoni lidera z Siedlec? Siatkarze czarnych już zapomnieli o kryzysie z początku sezonu. Wtedy radomianie przegrywali co tylko się da. Teraz wygrywają ze wszystkimi. Mecz Czarni-Wawel był bardzo ważny dla obu ekip. Ewentualne zwycięstwo odsunęłoby bowiem na dobre groźbę degradacji od czarnych. A w przypadku Wawelu liczy się dla niego każdy punkt, bo teraz to krakowianie przeżywają kryzys i ich sytuacja w tabeli jest nie do pozazdroszczenia. Pierwszy set należał do czarnych, ale początkowo punkty zbierali przyjezdni. Mieli już nawet 4 oczka przewagi. Nie potrafili tej przewagi jednak zachować. Kiedy akcje czarnych nabrały rozmachu, krakowianie nie mieli już czym odpowiedzieć. Radomski zespół wygrał seta 25-23, a w kolejnym mecz stał się już jednostronnym widowiskiem. Czarni wygrali do 18 i do pełnego sukcesu brakowało im już tylko jednego seta. Trzecia partia była najciekawsza. Inicjatywą mieli goście, którzy wypracowali niewielką przewagę. Miejscowi jednak znakomicie finiszowali, po prostu byli skuteczni, a przyjezdni popełniali błąd za błędem. 6 grudnia był już kilka dni temu, a my tutaj zachowaliśmy się jak Mikołaj. Przechodzące piłki za darmo, siatka w ostatnim zagraniu, gdzie zawodnik czarnych wybija Audi, jest nadal wynik równy i gramy dalej. Pierwszy set jest to sama sytuacja, kończymy naszym błędem siatką. To jest niedopuszczalne w drugiej lidze. Czarni wygrali 3 partię do 23 i cel mecz 3-0. Do stylu dzisiejszego meczu nie chcę się wypowiadać. Ważne są 3 punkty, liczy się liga i tu są punkty ważne. Lepiej grać słabiej i wygrywać i mieć punkty niż dobrze grać i przegrywać. Rozżalony trener Wawelu zastanawiał się, czy nie nadszedł już czas na radykalne ruchy. Może niektórzy powinni się po prostu zastanowić, czy nadal kopać się gdzieś tam po mniejszych miejscowościach i grać amatorsko, czy brać za to pieniądze i po prostu nie popełniać indywidualnych błędów. Czarni umocnili się w środku tabeli, ale trener Stępień dostrzegł sporo mankamentów w grze swojego zespołu. Słabiej zagraliśmy trochę na środku, słabiej trochę na przyjęciu. Dlaczego? Nie wiem. No, tak jakoś wyszło. Może zrównaliśmy trochę do przeciwnika. Karpaty kontra STS, hit drugoligowych zmagań w grupie czwartej. Gospodarze meczu zaprosili rywali do starej hali w Krośnie. Liczyliśmy na pomoc kibiców. Liczyliśmy właśnie, że te uwagi z trybun, te okrzyki, no wpłyną na nich mobilizująco. To był taki nasz wybieg taktyczny, nie ukrywam tego. Myślę, że opłaciło się. Kibice nie zawiedli, a siatkarze Karpat walczyli jak należy. Goście też nie próżnowali. W efekcie obie ekipy stworzyły atrakcyjne widowisko. W pierwszym secie dominowali gracze z Krosna. Dobrze radzili sobie środkowi gospodarzy Robert Książkiewicz, Przemysław Bryliński. Goście jednak ani myśleli rezygnować. Ambitnie gonili wynik i doprowadzili do remisu po 18. Potem STS uzyskał przewagę i wyszedł na prowadzenie 23-20. Ale Karpaty zdobyły 5 piłek z rzędu.
Mecz był bardzo zacięty. No, świadczą o tym końcówki setów, które dzisiaj na tej sali były. No, uważam, że wygrywając pierwszego seta należał nam się, ten mecz na pewno by się potoczył inaczej. Gdyż co najmniej trzy błędy sędziowskie w końcówce seta doprowadziły, że drużyna Karpat oczywiście wygrała tego pierwszego seta, nas trochę podłamało. Drugi set był bardzo zacięty, gospodarze wygrali go dopiero na przewagi 26-24. W trzeciej partii do głosu doszli przyjezdni, systematycznie powiększali przewagę i w końcówce nie dali już odebrać sobie prowadzenia. STS wygrał seta do 21. Na tym jednak emocje się skończyły, bo w czwartej odsłonie siatkarze Karpat byli po prostu lepsi i bez problemu zwyciężyli do 20. Postawiliśmy na bardzo mocną zagrywkę. Część kibiców pewnie była sfrustrowana ilością zepsutych serwisów. Natomiast grając z zespołem, który ma bardzo dobre przyjęcie, no, nie da się grać, nie da się zagrywać łatwych piłek. Trzeba ryzykować, trzeba podejmować ryzyko, bo tylko w ten sposób można zniwelować ich właśnie doskonałe przyjęcie. Wanda nie dała szans uczniom SMS Spała, natomiast AZS Politechnika Kraków niespodziewanie ograł niedawnego wicelidera, czyli Kęczanina Kęty. Z kolei Wisłok pokonał outsidera z Robczyc. Wanda mocno trzyma się na fotelu lidera. Drugi zespół w tabeli ma tylko 2 punkty więcej od ekipy z 5 pozycji. Czarni próbują dołączyć do czołówki i już niewiele im brakuje do Kęczanina. To wszystko w magazynie Polska Siatkówka. Widzimy się oczywiście za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.